Kilka uwag na tle epidemii koronawirusa. Tak naprawdę epidemia w naszym kraju ma przede wszystkim wymiar medialny. Na szczęście nie ma tysięcy zachorowań. Są pojedyncze przypadki udokumentowane, jest ileś podejrzeń, ale nie ma tłumów zgłaszających się do przychodni, do szpitali. Na szczęście przebiega ona dosyć łagodnie. Natomiast kto zachoruje na koronawirusa czy na inne choroby wirusowe, zależy od stanu odporności organizmu. Ciężkie przypadki powikłania występują u ludzi, u których układ odporności jest upośledzony, który źle pracuje. Wobec tego, jak można ten układ odporności przygotować na ewentualne spotkanie z koronawirusem? To jest przede wszystkim zapewnienie porządku w jelitach. Dysbakterioza, czyli nieprawidłowy skład bakterii w jelitach, brak tych bakterii, które wytwarzają kwas mlekowy, które, jeśli są w jelitach, powodują, że na wszystkich błonach śluzowych pojawia się immunoglobulina A, taka substancja, która chroni przed tym, nawet jeżeli wirus dostanie się do organizmu, nie będzie przenikał przez błony śluzowe. I to jest ważna rzecz, o której się powinno pamiętać. No jak takie bakterie uzupełnić? Nasi przodkowie w sposób bardzo prosty to robili, mianowicie hodowali sobie jogurty, hodowali kefir i tym się karmili. I omijały ich te różne choroby. I dzisiaj osób, których przewód pokarmowy ma nieodpowiedni skład flory jelitowej, flora ta została zniszczona, no, czy to przez leki, czy to przez alkohol, czy przez pożywienie, czy po prostu przez brak takich bakterii w naszym pożywieniu, sprawia, że bardzo wiele osób zapada łatwo na różne infekcje wirusowe, a wiele osób, które no, mają inne ciężkie choroby, ma też upośledzenie funkcjonowania układu odporności, a więc krwinek tych, które rozpoznają wirusy, które rozpoznają bakterie, które wytwarzają przeciwciała przeciwko nim. I to, co powinno być w okresach epidemii głównym naszym problemem, to odbudowa mikroflory i staranie o to, żeby układ odpornościowy prawidłowo funkcjonował. Do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego potrzebne są proste czynniki. Potrzebna jest witamina C. Oczywiście mówimy tu o witaminie C z naturalnych źródeł, czy to z owoców róży, czy to z aceroli. Witamina D, której niedobory naszej szerokości geograficznej są bardzo powszechne, to jest również zapewnienie odpowiedniej ilości antyoksydantów. Z takim najprostszym antyoksydantem znanym jest zielona herbata, ale w naszej szerokości owoce aronii. Aronia jest bardzo bogatym źródłem antyoksydantów. Wiele owoców, tych kolorowych, ciemne owoce, jeżyny, czy jagody, czy inne owoce mają antyoksydanty i one w sytuacji przeziębienia są wykorzystywane. Nasi przodkowie wiedzieli, jak dziecko się przeziębiało, to trzeba było dać soku malinowego, to trzeba było naparzyć herbaty z lipy. I to były sposoby, które właśnie zwalczały wolne rodniki, czy zawierały antyoksydanty. Kolejną rzeczą to są zioła, które mają wpływ na stymulację układu odporności. I tutaj trzeba wymienić olejek drzewa herbacianego, który w inhalacji bardzo ładnie stymuluje układ odporności właśnie przeciwwirusowej. To jest również traganek, to jest wilka kora. To są zioła również spotykane tutaj u nas, które mają wpływ na układ odporności. To są wreszcie wyciągi z pewnych grzybków. A więc zapoznanie się z tym wszystkim jest niezmiernie ważne, żeby w sposób naturalny. A jeszcze co znali Słowianie, co znała tutejsza medycyna ludowa? No, znała bardzo korzystny wpływ soku z cebuli, czosnek jako taki, jako dobry środek dezynfekujący, bo to są wszystko związki, które stymulują układ odporności. Kiedy układ odporności będzie sprawny, żaden koronawirus ani inne zakażenia nie będą nam straszne, bo organizm sobie z tym poradzi. Problem mają ludzie, ci, u których układ odporności został uszkodzony,
albo przez chorobę, albo przez tryb życia, albo przez niedobory pokarmowe, czy zatrucia związane ze środowiskiem.